Platforma Obywatelska odsłania pierwsze nazwiska, które znajdą się na listach do Parlamentu Europejskiego. Policja ewakuowała niemal 60 osób z sądu rejonowego w Lesznie. Przyczyną był kolejny alarm bombowy. Panorama Leszczyńska po raz 40 wręczyła nagrody dla sportowców i trenerów roku z Leszna i rejonu leszczyńskiego. Trenerem roku został Piotr Baron, zawodnikiem roku Bartosz Smektała, królował więc żużel. Smog, przekleństwo naszych czasów, sprawca śmiertelnych chorób, dotyka także mieszkańców Leszna. Radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Górzny chciałby zwiększyć nakłady na walkę ze smogiem. Dyskusja toczyła się na sesji budżetowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otwiera jednolite magisterskie studia na kierunku fizjoterapia. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu. Młodzi leszczyńscy futsaliści wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej ich sukcesowi na Mistrzostwach Polski U12, gdzie zdobyli brązowy medal. Na konferencji obecny był Andrzej Strejlał. Przez weekend w hali Trapez rozgrywany był Puchar Świata we Florecie. Zmierzyli się w nim juniorzy z 34 państw. Po raz drugi zawodnicy GIEJ Ma Lepszy Futsal Leszno zwyciężyli z AZS Uniwersytetem Warszawskim. Leszczynianie wygrali w stolicy 5-2. Z kolejną porażką musieli pogodzić się zawodnicy Jamalek z Polonii 1912 Leszno. Biało-czerwoni przegrali w wyjazdowym meczu z Czarnymi Słupsk 88-67.